Szanowni Państwo, mieszkańcy Kurowa i gminy Kurów. Przed nami wybory samorządowe. Bardzo ważne wybory. Będziemy wybierać naszych przedstawicieli w radach gmin, w radach powiatów, w sejmikach wojewódzkich. Wybierać będziemy naszych włodarzy, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. To bardzo ważne wybory, bo ci ludzie decydują o funkcjonowaniu naszych miejscowości, naszych gmin, o funkcjonowaniu naszych małych ojczyzn. Prawo i Sprawiedliwość przywiązuje wielką wagę do tych wyborów i wystawia bardzo silną ekipę, bardzo silną drużynę, bardzo mocnych kandydatów. Bardzo się cieszę, że wśród tych kandydatów członkiem tej drużyny jest kandydat na wójta gminy Kurów, pan Grzegorz Gajda. Osoba, którą znam od wielu lat, z którą współpracuję, osoba stąd. Osoba znająca problemy gminy, osoba bardzo zaangażowana, samorządowiec, społecznik, wielki patriota. Bardzo się cieszę, panie Grzegorzu, że pan startuje. Może pan liczyć na poparcie Prawa i Sprawiedliwości i moje osobiste. Jestem przekonany, że kampania będzie pomyślna i spotkamy się tutaj po wyborach, żebym mógł gratulować panu zwycięstwa. Dziękuję, panie Krzysztofie, za te słowa skierowane do mnie. One nobilitują mnie, ale jednocześnie zobowiązują, bo stanowisko wójta w takiej gminie jak nasza to jest duża odpowiedzialność. Zdaję sobie z tego sprawę, ale mam nadzieję, wręcz wierzę w to, że wspólnie będziemy współdziałać i wspomagać się w trudnych sytuacjach. Wierzę, że ten program, który stworzył rząd pana premiera Morawieckiego i który mówi o wszechstronnej pomocy, o inwestycjach na tak zwanej ścianie wschodniej, będzie realizowany. I to jest właśnie nadzieja dla takich gmin jak nasza. Może parę słów o sobie. Urodziłem się w Kurowie i w zasadzie całe swoje życie prywatne i zawodowe związałem z Kurowem. Z wykształcenia jestem magistrem inżynierem ogrodnictwa i pracuję we własnym gospodarstwie ogrodniczym. Może ciekawi jesteście, dlaczego chcę kandydować. Otóż widzę potrzebę zmiany w naszej gminie na wielu frontach, ale równocześnie widzę ogromny potencjał, zarówno jeśli chodzi o położenie naszej gminy, jak również o potencjał ludzki. I jesteśmy usytuowani w doskonałym położeniu. Na rozwidleniu trasy S17, S12. W tej chwili są one remontowane. Także trasa do Warszawy za 2 lata. Kierunek Łódź-Radom również będzie otwarty za kilka lat. Remontuje się linię kolejową Lublin-Warszawa. Będzie zmodernizowana. Także to są atuty, które powinniśmy wykorzystać. Tak jak kiedyś było, kiedy Kurów został usytuowany na szlaku handlowym prowadzącym z Krakowa do Sandomierza, Kazimierza i dalej na północny wschód i nasi praojce wykorzystywali tę sytuację, tak teraz my musimy wykorzystać to nasze położenie. Jest jeszcze inna sprawa. Mamy wielu wspaniałych ludzi z ogromnym potencjałem, wykształconych, których chciałbym zachęcić, zmobilizować do pracy na rzecz rozwoju naszej gminy poprzez udział w różnego rodzaju stowarzyszeniach, organizacjach, żeby w naszej gminie to życie obywatelskie kwitło. Cieszę się również, że naszym kandydatem, kandydatem Prawa i Sprawiedliwości i oczywiście kandydatem mieszkańców gminy Kurów do Rady Powiatu w Puławach będzie pan Grzegorz Kuna, osoba, którą również bardzo dobrze znam, samorządowiec, członek Rady Powiatu upływającej kadencji, przewodniczący Komisji Zdrowia w tejże Radzie, a także wiceprzewodniczący drugiej bardzo ważnej komisji, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Jednocześnie urzędnik, zastępca
inspektora wojewódzkiego bardzo ważnej inspekcji, jaką jest Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Również chciałem wyrazić w tym miejscu poparcie dla tej kandydatury i moje wsparcie w tej kampanii. Szanowni Państwo, Panie Pośle, Panie Grzegorzu, serdecznie dziękuję za zaufanie, za to, że mogę kandydować z numeru 1 do Rady Powiatu Puławskiego. Szanowni Państwo, gmina Kurów to gmina bardzo specyficzna. Mamy piękny potencjał, mamy wspaniałych ludzi, mamy osoby oddane, mamy również wspaniałych kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, jak tutaj właśnie pan Grzegorz Gajda, którego serdecznie, którego bardzo popieram i będę wspierał w tych wyborach samorządowych. Mam nadzieję, że również kandydując z listy Prawa i Sprawiedliwości, z jedynki, myślę, że Państwo oddając na mnie głos, nie zmarnujecie tego głosu. Ten głos będzie służył temu, aby zbudować jak największą ilość dróg, jak największą ilość chodników, aby wspomóc mieszkańców tam, gdzie rzeczywiście tego potrzebują. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznaczył wielkie środki na inwestycje, na budowę infrastruktury. Jako wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia w powiecie zawsze o to dbałem i zawsze starałem się, aby największe środki szły właśnie dla gminy Kurów, dla gminy Markuszów i gminy Baranów. Szanowni Państwo, jestem przekonany, że środki, które są wygospodarowane na służbę zdrowia, będę się starał, aby wyremontować oddziały, które do tej pory jeszcze nie były remontowane i aby oddział SOR-u, czyli tej pierwszej podstawowej opieki zdrowotnej, na którą trafia bardzo dużo pacjentów, był rzeczywiście oddziałem XXI wieku. Szanowni Państwo, środki, które są przeznaczone na inwestycje dla szpitala, można powiedzieć, że są już zabezpieczone. Czekamy tak naprawdę na inwestycje, na dużą inwestycję, która na pewno w naszym szpitalu się pojawi. Szanowni Państwo, każda profesjonalna kampania musi mieć nośne hasło. Wspólnie z kolegą Grzegorzem Kuną ustaliliśmy, że hasłem naszej kampanii wyborczej może być hasło "Razem możemy więcej". Chciałbym Państwu poinformować, że mamy wspaniałą drużynę kandydatów na radnych, ludzi wykształconych wszechstronnie, mistrzów w swojej dziedzinie, oddanych społeczeństwu, cieszących się jego zaufaniem. To hasło, które wypowiedzieliśmy wspólnie, dotyczy tej drużyny, ale również dotyczy Was wszystkich, bo myśląc, że razem możemy więcej, myślę o tych wszystkich mieszkańcach gminy, którzy chcą coś w tej gminie zrobić pozytywnego, którzy myślą o naszej gminie jak o swojej małej ojczyźnie. Dlatego serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w wyborach i liczę, Szanowni Państwo, na Wasze głosy. Dziękuję za uwagę. Szanowni Państwo, jako Prawo i Sprawiedliwość pokazaliśmy, że nie rzucamy słów na wiatr. Udowodniliśmy na poziomie rządu, na poziomie parlamentu, że jesteśmy skuteczni, że to, co przedstawiamy w kampaniach wyborczych, wprowadzamy potem w życie. Jestem przekonany, że w oparciu o ten potencjał, który nam tutaj kandydaci przedstawili, potencjał gminy Kurów, że wszelkie możliwości, wszystko co najlepsze z tego potencjału wykrzeszą. Jestem przekonany, że będą tak samo skuteczni jak całe Prawo i Sprawiedliwość.